Pod poprzednim odcinkiem Blog Surt poprosiłem was, żebyście polecili mi różne fajne gierki do Robloxa, które można by było sprawdzić. I jednym z tych poleceń było The Strongest Battlegrounds, które dzisiaj sobie sprawdzimy. I powiem wam tak, że dawno po wejściu do gry nie widziałem takiego chaosu. W ogóle jest bardzo dziwna animacja tutaj chodzenia, ale nie wiem co tutaj się robi, kompletnie nic nie wiem o tej gierce. Widzę, że tu mam jakieś postacie, The Strongest Hero, Hero Hunter i właśnie... Dostałem jakimś, nie wiem, czy to jest kosz na śmieci. Co tu się dzieje w ogóle? Dajcie mi zobaczyć, o co tu chodzi. Normal punch, mam jakieś zwykłe uderzenia. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków właśnie z tego trybu gry, to teraz koniecznie zostawcie lajka pod tym filmem i napiszcie waszą ulubioną postać z anime, bo wydaje mi się, że to jest właśnie, są różne postacie z anime, patrząc na to właśnie, jak mamy na przykład Deadly Ninja. Cannot switch characters after a fight, would you like to reset? Tak, chcę zresetować. Okej, okay. Dwie sekundy, powinienem za chwilę. Wait 2 seconds before resetting. To jeszcze raz, Deadly Ninja. Chcę być śmiercionośnym ninją. Możesz mi przestać bić, gościu. Bo ja ciebie też uderzę. No nie, na razie nie wyprowadziłem żadnego. A nie, biję go, dobra. Serious Mode. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym Serious Mode'em, ale wygląda na to, że to jest po prostu gra, w której walczymy i bijemy się z innymi. Tak chyba można by było to określić. Tutaj mamy oczywiście czat. Mamy różne Join Duels, 1 vs 1. Okej, mamy jakieś walki. Claim New Emote. Możemy sobie kupić emotki. Mamy jakieś czapki, ale ja bym chciał sobie podejść, o właśnie, w to miejsce i zobaczyć, jak to... A, pod F się blokuje, gdyby ktoś się zastanawiał. Tak, można tutaj to zrobić. All Time Champions. A, czyli to są najlepsi gracze tu. Current Champions, dobra, czyli to są osoby, które mają najwięcej fragów, z tego co rozumiem. Ale w jaki sposób ja mam odblokowywać nowe postacie? Czy w ogóle jest tutaj taka możliwość? Weźmiemy sobie Deadly Ninja. O, jestem, dobra, jestem Flash Strike. Pyk! Ej, zarąbiste. Mamy jakieś kopnięcie, dobra. Mamy coś takiego. Fajnie też wygląda. Explosive Shuriken. Łap Shurikena, o nie. Widzę, że gościu tutaj chce ze mną zawalczyć. Dobra, o, mamy tą samą klasę postaci. Spokojnie, jestem... Chciałbym powiedzieć, że jestem troszeczkę lepszy. Nerf mi, pyk. I dostał? Nie, nie dostał obrażeń. Ponieważ, o, ja muszę chyba pod shiftem grać. Tak, 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 to jest... No i co? A, chcesz kopa? Pyk. A, okej. Na razie mu nie zadałem obrażeń. I zastanawiam się, czy ja dobrze w ogóle tutaj to rozgrywam, czy nie. Explosive Shuriken. Okej, zablokował. To teraz zrobimy sobie tak. Teraz jedynka. O, chciałem szybko go oddziawnąć, ale no, jak widzicie, nie wyszło. Can you even see me? Czekajcie, czy ja tutaj wbijam jakiś poziom albo coś w tym stylu, walcząc? To na środku taki, wiecie, jakiś pasek się ładuje, nie? No to mnie ciekawi w ogóle, co to jest. Ale wydaje mi się, że nie powinienem walczyć z gościem, który ma dokładnie taką samą klasę jak ja. Dobra, weźmiemy i kopnięcie. O! Wydaje mi się, że nawet zaczynam powoli ogarniać tutaj combo. I nie jestem pewien, ale jak używam skilla pod jedynką, to tak jakby drugi monitor mi miga. I zastanawiam się, czy to jest normalne, czy też nie. Dobra, mogę oj! Okej, okay, blokować mogę ręką. Dziwny jest system walki, wiecie, po tym jak grałem bardzo długo w Blox Fruits i teraz mam zagrać w cokolwiek innego, to tak czuję się po prostu mega, mega dziwnie. Dobra, jedynka. Oj. Ile ja mam w ogóle HP? Gdzie to mogę zobaczyć? Ale mi kopy sprzedaje typek. No, jest... Tak, i mnie rozwalił. Dobra, Destructive Cyborg. Mamy tutaj różne klasy postaci z tego, co po prostu rozumiem. Weźmiemy sobie The Strongest Hero. A, czy to jest, okej, okay, to jest ten podstawowy i to jest, rozumiem, postać inspirowana One Punch Manem. Tutaj mamy Hero Hunter i za bardzo nie wiem, kto to jest. Okej, okay, on używa, sorry typku, on się pojawił, on jeszcze nie wie, o co tutaj chodzi, ale spokojnie, ja wiem, pyk. Czyli używamy, nie wiem, jakiejś takiej mocy w ręce. Chcę zobaczyć, czy ramp... O, dobra. Czyli mi chyba rośnie poziom, jak ja atakuję innych. Tylko czy poza walkami, wiecie, że tutaj po prostu sobie walczymy, czy można coś na przykład odblokowywać, jakieś nowe postacie, nowe umiejętności, jakieś skrzyneczki, czy po prostu wchodzić na każdy serwer... Wow! Ale zarąbisty skill. Ej, szczerze? Dobra, ta postać na razie mi się podoba chyba najbardziej. Sorry, gościu, że jakby... Nic mi nie możesz zrobić, ale jest jak jest. I tak, ja go pokonałem i na dobrą sprawę nic nie dostałem. Destructive Cyborg, a on ma jakiś tam mieczyk. Dobra, czy mogę zmienić? Tak, reset. O, i padłem. Padłem na ziemię, już mnie nie ma. Dobra, chciałbym być cyborgiem. O nie, 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 nie. Machine Gun Blows. Co? Ej, zarąbiste są te animacje. Ignition Burst. Czy to też nie jest postać z One Piece'a? Ten taki... Nie wiem, jak on się... Na G jakiegoś. Genos? Genos? Była taka postać. Jet Drive? Dobra. Buu! Co jest?
Ej, dobra, chyba to będzie moja ulubiona postać. Machine Gun, dobra. Pyk, 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 pyk. On używa dokładnie tej samej postaci, co ja. Spokojnie, gościu. Możemy się bić na blisko, dla mnie to nie ma żadnego problemu. Okej, czyli używamy sobie. O, Jet Drive. Jakbym teraz go porobił. O nie, on mnie chyba porobi. Wygląda na to, że on mnie porobi. Jest w ogóle jakiś taki dużo gierek innych One Piece'owych, które polecaliście mi. Może sprawdzimy, zobaczymy, chociaż wiecie. Na razie taką główną grą to jednak mimo wszystko jest Bloxfruit, tylko po prostu chciałem sobie potestować inne gierki, ale zastanawiam się, w to gra 90 tysięcy osób, także tu musi być jakiś jeszcze progres, bo nie wierzę, że jedyną rzeczą, jaką można tutaj robić, to jest właśnie dostawanie od gości takich. Weźmiemy sobie Brutal Demon Blade Master. Mogę zmienić... Aha! Okej, czyli ta klasa jest za Robuxy i tego jeszcze nie można zrobić. Brutalny Demon. Okej, Home Run. Boom! Okej, coś takiego to jest. Grand Slam. Mamy jakąś... Ty, kto to w ogóle używa? Co to w ogóle jest za atak? I skąd on takie rzeczy ma? Dobra, bijemy się. Nie wiem, o co chodzi z tym paskiem. Czy to są poziomy, które tutaj wbijamy? Bo to troszkę tak to wygląda, jakby to był właśnie coś w rodzaju takiego... Aha, no... Tak wygląda właśnie mniej więcej mój gameplay. O, jeżeli chcecie kupić sobie taki symbol, to na mojej grupce na Robloxie możecie to zrobić. Link jest oczywiście w opisie i upewnijcie się, że już subskrybujecie kanał. Dobra, ja chcę duels. Tak, ja chcę jeden na jeden walkę z kimś. Weźmiemy sobie Hero Hunter. Tak, Hero Hunter mi się najlepiej nim na razie grało. Tam jest gościu, mamy arenkę. Zobaczymy. Czyli już mamy wybraną tą postać i musimy z tego, co rozumiem, poczekać, aż nasz przeciwnik wybierze. 3, 2, 1. Dobra. Ranga zerowa. No chodź. Ja już jestem gotowy. O, dobra. Czeka też. Mogę pyk. I teraz dojazd. Okej. Okay. Aha, on używa mocy Luffy'ego chyba. Tak? To tak wyglądało. Dobra, Hunter... O nie, ale mną rzucił. O, kopnięcie i pyk. Nie wiem, czy ja go zdzieliłem, czy go nie zdzieliłem. Trudno mi powiedzieć. Wiem tylko, że na pewno lepiej sobie radzi niż ja. Tak, bo ja mu nic prawie nie biję. Dobra, pyk. I jedynka. Aj, gdybym mógł go jakoś... O, dobra, dostał kopa. I teraz Hunter grasp, pięknie. I teraz dojazd. Moja postać chyba działa w ten sposób, że muszę cały czas być przyklejonym do przeciwnika, żeby cokolwiek mu zrobić. I chyba to jest jedyne rozwiązanie. Dobra, i znowu dostałem. I... O, bu, kopnięcie, pięknie. I teraz lecimy, jedynka. Ładnie. O, ale kombo. Dobra, tutaj kombo rozumiem, że trzeba będzie robić. I to jest jakby najważniejsza rzecz. Teraz... Już powoli zaczynam się oswajać, wiecie, z tym systemem walki, który na początku wydawał mi się mega dziwny. Okej, ale dostałem od niego. Cyk. O, i znowu. Dobra, teraz tak. Teraz trójka. Nie złapałem go. O, i znowu uderzył mnie. Zaczyna troszeczkę nadrabiać z tego, co widzę. Ta, no i mnie rozwali najprawdopodobniej. Ajajajajaj. I teraz? No myślałem, że się uda, ale poległem. Dobra, już się nawet nie walczy, bo to nie ma sensu. Chociaż z drugiej strony, wiecie, próbować zawsze można. Może się jakoś uda. No ma więcej HP, nie wiem, czy mu się to HP regeneruje, czy jak to działa, jak to wygląda. A, i to jest dopiero runda pierwsza? Nie wiem, ile tutaj rund jest. No chodź. Cyk. Oj, chciałem uniknąć. I pod dwójką, dobra, dwójka to jest to złapanie chyba takie. Ładnie dostał kopa, teraz weźmiemy sobie to. I źle użyłem tego skilla, kompletnie. Dobra, i trójka, uderzenie. Dobra, nice. I czwóreczka. No teraz dobrze mi poszło w miarę. I teraz. Oj, pod F możemy blokować, właśnie, to też trzeba o tym pamiętać. Pyk. I teraz mój skillek. Nie wiem, czy on poleciał, czy nie poleciał. Floating water, źle tego używałem. I kopnięcie. No, teraz ładnie, podchodzimy do niego. Teraz znowu dostaje ode mnie combo. No ta druga runda wygląda o wiele, wiele lepiej w moim wykonaniu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie ocenić w komentarzu. Czy lepiej to wygląda, czy jednak nadal jestem mega słaby. On mi dopiero zadał pierwszego hitka. Ojojoj, stary. Stary, to nie ma szans. Dobra, dostał. Jakie kombosy. Co tutaj się dzieje? No dobra, leży. Nie wiem, czy HP mi się zregenerowało na maksa, czy też nie. Ale walka nadal trwa. 1 vs 1. No chodź. On użyje od razu ataku. Tego jestem pewien.
Ipek, blokujemy. Ładnie, cyk, trójka. O, dobra, dostałem. Czwórka. Aj, nie użyłem. Na razie nie trafiłem dwoma moimi atakami. Weźmiemy. On teraz za chwilę będzie miał jedynkę. O, skok. I teraz jedynka. Ajajajajajajaj. No teraz już widzę, że gościu też gra o wiele lepiej. Zastanawiam się, czy tu są jakieś rankedy. Wiecie, że na przykład rangę można wbijać, ale wydaje mi się, że tak. Oj, też źle zrobiłem. Oj, znowu to samo. Się nadziewam na jego ataki niepotrzebnie. O, a ty, co się dzieje z tą areną? Mam nadzieję, że mi się... Co on robi? Co to? Użył on... Aha. Nie wiem, jakim cudem on to zrobił. Serio? Nie mam zielonego pojęcia, czyli to był One Punch Man. No GG, też ci napiszę. GG. Ładnie, ładnie mnie porobił. Ej, fajna gra, ale zastanawiam się, co jeszcze tutaj można takiego robić. Czy rzeczywiście te rankedy to jest... znaczy tutaj, czekaj, team with friend, get a teammate, okej. Okay, możemy walczyć sobie 2 versus 2, czyli mniej więcej to jest coś takiego. Dobra, wiecie co? Ja sobie wrócę i jeszcze spróbuję po prostu kogoś tutaj porobić. Siema! I teraz jedynka. O, nie trafiłem jedynką. O, blokuje! Dobrze. Dobra. No, wydaje mi się, że blokowanie później to jest tutaj podstawa, żeby cokolwiek zrobić. Dobra, pyk. I teraz trójka. Kopnięcie. Dobra, czyli tak, podsumowując, tutaj główną rolę odgrywają kombosy. Jeżeli wiesz, jak działają kombosy twojej postaci, to będziesz wygrywał. Jeżeli będziesz to robił tak jak ja, no to najprawdopodobniej nic nie osiągniesz w tej gierce. Czyli bym musiał potrenować. Oj. Ale jest walka jeden na jeden. To mi się podoba, że nikt na razie nam nie przeszkadza. Tylko on mnie rozwala jak chce. O, i tu jest, dobra, kills 790, ja mam 3 fragi. Total kills mam też 3. Czyli ktoś tutaj siedzi i już zdobył 790 fragów? To jest bardzo dużo. Dajcie znać, co myślicie o tej gierce. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!